A to Taz wyszedł, słuchajcie, i chyba... Słuchajcie, halo, halo, słyszycie mnie, drużyna B, Wenea? Tak, słyszymy. Ja, otóż drużyna A wysuwa bardzo poważne oskarżenia przeciwko wam, które są teraz analizowane przez cały świat sportu. Lala. To się takie zaczynało, śmiało, podziel się z nami. Proszę bardzo, podzielę się. Otóż oskarżają was o to, nie wiem, czy mogę wam to powiedzieć nawet, bo to jest straszne. Mów, trzymamy to, jesteśmy drużyną, damy radę. Że używacie nielegalnego oprogramowania, ponieważ jeden z waszych graczy gra lepiej niż niegdysiejszy mistrz świata. Co wy na to? Ja powiem no. Tak. Cześć, z tej strony Kasix. Witam was na podsumowaniu The Old Guard Game Night. Mam nadzieję, że event wam się podobał. A tutaj zobaczycie najlepsze fragmenty z całego eventu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Zachęcam was do zostawienia subika i miłego oglądania. Da. Skracasz. To jest B. Okej, ouu. Tak. Nie. O, to już? Nice, ej! No. Będę oszukiwał. Krzysztof wszedł, powiedział, że no lipa jest. No, chciałem jedną rundę spróbować chociaż. Zobaczyć, czy potrafię. Ciekawe, ciekawe jak ta Queen, nie? Pod koniec, jak uwolnili ją z pod wody. A nie spoileruj! Ej, nie spoileruj! To jest a ja nie wolno spoilerować? No, oczywiście, że nie! Nie? Dobra, ja jakby oczekuję po swoich widzach. Tylko najwyższej jakości Counter-Strike'a. Dobrze. Ciężko chleba, no. Mogę się pochwalić Painem, ale kozak. Nigdy w życiu nie myślałem, że do tego dojdzie. Czpumik jeszcze. Dobra, nie ma ich na długiej. Środek już patrzy. Na bez. O kurwa, dużo ich. Powiem wam. Jestem mistrzem. Taz, Pain ma pytanie do ciebie. Tak? Czy podpisałbyś mu profil na Steamie? To... Działam szybciej niż sądy. I rozpatrzę, bo w sumie... Wrócimy do tego tematu. Daj bujaczka. To było do przeciwnika. Do przeciwnika to było. Aha. Jej. A to jak do przeciwnika to okej. Kurczę. Jejku. Ale się dziwnie zrobiło. Wybacz. Już czas prawie dał. Jest bombą na longu i wychodzi, bo słyszę tu ptanko, dwóch nawet. Dobrze. Na longu. Ola. Halo, drużyna B, a więc proszę bardzo, byłem... Jest nasz czas. Ej, kolega mi napisał tak, ale jestem dumny, że mam taką koleżankę. Jakbyś potrzebowała jakiegoś biednego męża, którego trzeba utrzymywać, to daj znać. Wydaje. Co gramy? Szefowo. Nagrałam, Patryk, bardzo serdecznie. Nie wiem, biegnijcie, gdzie chcecie, macie samowolkę. Pomocy, podnieś mnie! Ratunku! Ojej, ja umarłam już. Nie. Ty! Podnieś, jest punkt restart, resetu. Super, jestem nieśmiertelna, ale świetnie. Dobra, ja kogoś zrobiłam, ale to... nie. Brawo. W NEI ktoś mówi, że mam głos jak Krzysztof Iwisz. Ale się podobiłem już. Jestem jego... Tak. Tak, jestem jego sobowtórem. Sobowtór. Iwisza. A wiecie, po czym poznać, który to jest sobowtór, a który prawdziwy? Po czym? No bo tak, ten prawdziwy Iwisz, on tak się miło uśmiecha do ludzi, a ten sobowtór, on się sztucznie uśmiecha. Widzicie? Największy problem wydaje mi się będą snajperki. Mamy snajpera w drużynie? Ja! Ja jestem dobrze. Snajperem. W sensie przynajmniej w Valorantie nie. Jak się może tak na chwilę to zobaczyć, co ty. Witam pana. Teraz snajper. Teraz snajper jestem. Hejka. O, jakie były. Miła.
Tak, wszystkie gierki były super fajnie, że przychodziłeś do nas tam trochę poprzeszkadzać, namieszałeś trochę z taktykami. Bardzo dobrze się podobało. Jak dobrze szło, to od razu byłem. Tak, jak lepiej szło, trzy rundy były, to już było. Także bardzo mi się podobało, cieszę się, że miałam taki fajny team. Ale warto rozmawiać, tak Kasiu? Oczywiście, warto. Że tak. Także super się bawiłam i dziękuję za event. Cieszę się bardzo.